Cześć, tutaj Remi z kanału Laila Quicks i dziś wyjątkowo nie będę mówić o książkach. Jak pewnie większość z Was kojarzy, bo domyślam się, że większość z Was jest tutaj z powodu właśnie tej akcji, Piątek 9 cudownych booktuberów zrobiło dla mnie niesamowitą niespodziankę i nagrało filmiki zainspirowane w jednym z moich filmów. Dlatego chcę im bardzo, bardzo mocno podziękować. Nagrywam ten filmik, bo nie chce mi się pisać pod każdym z tych 9 filmików, jak bardzo cudowne to było i jak bardzo mnie to uszczęśliwiło. Naprawdę nie mogę przestać się uśmiechać i przez cały wieczór w piątek to był taki wyszczerz na mojej twarzy. To naprawdę chyba najmilsza rzecz, jaka mi się przytrafiła od bardzo, bardzo dawna. I jeszcze nigdy w tak krótkim czasie nie usłyszałam tylu komplementów i to wszystko dzięki Wam, chociaż w sumie nawet nie gadam z większością z Was i nawet nie zdawałam sobie sprawy, że wiecie o moim istnieniu, dlatego tym bardziej była to naprawdę cudowna niespodzianka i bardzo Wam wszystkim dziękuję. Oczywiście linki do wszystkich tych filmów będą gdzieś w opisie, chociaż jak się domyślam, bardzo duża część z Was, moich subskrybentów, już dawno widziała te filmy, ponieważ od piątku przybyło mi tylu nowych widzów, że nie do końca potrafię w to uwierzyć. Z tego co pamiętam, w piątek miałam tak około 250, a teraz jest to ponad 900, co szczerze mówiąc bardzo, bardzo mnie przeraża i nie do końca wiem, co z tym faktem zrobić. Tak, to jest właśnie ten moment, kiedy robi się niezręcznie. Więc chcę też bardzo podziękować wszystkim, którzy kliknęli subskrybuj na moim kanale, bo to wiele dla mnie znaczy. Mam nadzieję, że sprostam Waszym wymaganiom, że moje filmy będą Wam się podobać teraz i później i ogólnie na wieki. Nie do końca wiem właśnie, co zrobić, żeby wyrazić Wam moją wdzięczność. To się tyczy właśnie też wszystkich tych booktuberów. Bardzo chcę coś zrobić, żeby Wam pokazać, jak dużo to dla mnie znaczy, ale nie do końca wiem co. Więc jeżeli macie jakieś propozycje, to koniecznie piszcie, a ja spróbuję coś zrobić. Naprawdę nigdy nie wyobrażałam sobie, że coś, co robię, mogłoby spodobać się aż tylu osobom. I to naprawdę przerażające wiedzieć, jak dużo Was jest i jak dużo Was słucha mnie w tym momencie, ale takie pozytywnie przerażające. Więc tak, jeżeli chcecie, żebym nakręciła dla Was coś specjalnego w ramach podziękowania albo nie wiem, cokolwiek. Boże, nie wiem, co się mówi. Jeżeli mogę coś dla Was zrobić, to koniecznie piszcie w komentarzach. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Wiktorii, Alicji, Anicie, Julii, Pawłowi, kurde, Mai, Klaudii, Karolinie oraz oczywiście Laurze Lee. Przepraszam, że ten filmik jest taki krótki i trochę rozemocjonowany, ale naprawdę nie wiem, co powiedzieć i kończy mi się bateria w aparacie. Jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję, zarówno tym booktuberom, jak i po prostu ludziom, którzy subskrybują i komentują moje filmy, bo to naprawdę dużo, dużo dla mnie znaczy. Cudownie jest wiedzieć, że to, co mówię, może się komuś podobać, ale jeszcze lepsza jest świadomość, że dzięki mnie dużo osób zamierza przeczytać książki, które im polecam. Naprawdę świetne uczucie wiedzieć, że ktoś dzięki mnie sięgnął po jedną z moich ulubionych książek. Dziękuję za te wszystkie komentarze, za komplementy, za polecane książki, za to, że ze mną rozmawiacie o książkach, które kocham, bo lubię rozmawiać o książkach, które kocham. Ktoś mi nawet napisał, że jestem jedną z jego ulubionych booktuberów, co jest niewyobrażalne i wciąż trochę to do mnie nie dociera. Ogólnie dziękuję, że jesteście. Jeszcze raz bardzo dziękuję całej tej dziewiątce. Kocham Was mocno. Oczywiście zwłaszcza przede wszystkim dziękuję Majka, która z tego co kojarzę wszystko to wymyśliła i zorganizowała i ogólnie, o mój Boże. I specjalne podziękowania należą się też Pawłowi, bo to on ze mną pisze na Instagramie i ogólnie jest takim trochę łącznikiem pomiędzy mną a całą resztą booktuba w tym momencie i jest przemiły i ogólnie dziękuję Ci bardzo, Pawle, że jesteś. Bardzo przepraszam Julię z Books in the Night, bo to strasznie głupia sytuacja, ale szczerze mówiąc do piątku nie wiedziałam o Twoim kanale i strasznie mi głupio z tego powodu, bo Ty robisz dla mnie takie cudowne rzeczy, a ja nawet Cię jeszcze nie subskrybowałam, więc ogólnie to bardzo przepraszam. Dziękuję, kocham Was wszystkich, nie wiem co powiedzieć, postaram się jak najszybciej nagrać dla Was kolejny filmik.
to tyle na dzisiaj, tylko to chcę powiedzieć dzisiaj. Kocham was, pamiętajcie, żeby pić wodę i ogólnie miłego dnia, miłych wakacji, miłego życia. Cześć!